Cześć, z tej strony Noliv i wielu z was pyta mnie się, jak być lepszym w Fortnite, jak na przykład umieć budować, czy jak, nie wiem, grać. Widzicie? Patrzcie, jak fajnie sobie buduje, pyk. Cyk, cyk, cyk. I powiem wam szczerze, że ja tych rzeczy wszystkich nie umiałem, bo ja w Fortnite zacząłem grać jakoś niedawno całkowicie, czyli z jakieś 3 miesiące temu. I moje KDA na przykład nie było za dobre, zabijałem po jednym graczu na przykład tylko, więc słabo to wychodziło. No i stwierdziłem, że zacznę się uczyć grać, nie? I w trakcie tego, jak stwierdziłem, że nauczę się grać Fortnite'a, to było jakiś czas temu, odezwała się do mnie pewna firma, która stwierdziła, że fajnie będzie zrobić książkę o Fortnite. Ma 128 stron i zaraz wam o niej opowiem. No i jest tu bliska ta książka, o której mówię, patrzcie, nawet ja tutaj sobie wystąpiłem i mnie macie nawet tutaj na pierwszej stronie, także chłopacy się fajnie postarali. Bym wam chętnie to wszystko pokazał, aczkolwiek chcę, żebyście sami poszli do sklepów i żebyście sami sobie ją kupili. Tą książkę będziecie mogli kupić w Empiku, będziecie mogli ją kupić w kioskach. No i cena to poniżej 30 zł, także fajna cena, jeżeli chcesz kupić dla znajomego, albo dla siebie, albo dla kogoś na przykład na prezent. No i przeglądam tą książkę i powiem wam, że jest tutaj dosyć dużo ciekawych rzeczy, tak jak na przykład ratowanie świata i tak dalej. Powiem wam szczerze, że ja jedynie znam tryb Battle Royale, a dzięki tej książce poznałem trochę Save the World, więc nawet jeżeli będziecie chcieli, to 10 tysięcy łapek w górę pod tym filmem i nagrywam, o, to, Save the World. Będziemy sobie nagrywać ratowanie świata, bo nie ogarniałem, a dzięki tej książce wiem coraz więcej na ten temat i może coś się pojawi. Okej, ale możecie też u mnie wygrać taką książkę, ponieważ mam ich tutaj kilka. No i żeby to zrobić, żeby wygrać, wystarczy, że zejdziesz teraz na dół, pyk, zostawisz łapkę w górę, subskrypcję i napiszesz komentarz, dlaczego ty chcesz wygrać tą książkę. Powiem wam tak, bliska, bym wam opisał strona po stronie dokładnie, co jest w tej książce, ale no chcę, żebyście to wy poszli i kupili, bo no chociażby dla tej pięknej twarzy, która tutaj się znajduje. No i żeby ten film nie był taki krótki, to może wybiorę jedną rzecz, jedną stronę z tej książki i spróbujemy zrobić ją w Fortnite. Dobra, także... Konstrukcje. Ok. I tutaj są różne pokazane budowle, tą stronkę wam pokażę. I my będziemy starać się zrobić coś takiego w Fortnite. No i ja poczytam sobie tutaj trochę o konstrukcjach. Szybkość w budowaniu najczęściej odróżnia dobrych graczy w Fortnite od tych najlepszych. I to jest prawda, bo budowanie w Fortnite jest naprawdę najważniejszą rzeczą. No i zobaczcie, jak mi pójdzie po tych poradach, które znajdują się tutaj. Ok, także przejrzałem kilka tipów odnośnie budowania i już widzę fajne rzeczy. Ponieważ na przykład możecie budować coś takiego, patrzcie, tak. I o wiele szybciej się zbudujecie niż wasz rywal. Możecie oczywiście edytować podłogę, to wszystko macie zawarte w książce. To jest bardzo spoko system budowania, bo nie wiem, czy widzieliście, co ja teraz zrobiłem. Aczkolwiek to nie było zadanie, które miałem odtworzyć, ale chciałem wam pokazać też, że ciekawe rzeczy są w tej książce. Na przykład budujecie po prostu sobie schodzik, ściana, ściana, ja na przykład stawiam podłogę i schody. I robicie tak cały czas, no nie? I możecie tak calutki czas robić. To jest na przykład całkiem spoko, jeżeli się nauczycie tego szybko robić, to możecie całkiem szybko fajne budowle budować. A my postaramy się zbudować jak najszybszy klocek. Wiele osób klika na przykład guzik, a nie trzeba klikać. Wystarczy, że na przykład zrobicie sobie... Przytrzymacie i zrobicie taki obrót. I od razu jesteście szybsze. I widzicie, takie rzeczy też macie opisane w książce. To akurat jest podstawowe, nie? Ale są bardziej zaawansowane rzeczy. Dobra, spróbujmy tak to. Ja naprawdę nie jestem dobry w budowaniu, tak jak mówię. Więc to mi zajęło zrobienie drugiego poziomu. Bo nigdy nie wiem, czy na przykład zrobić tak, jeszcze tego nie doczytałem. Tak. Czy zrobić po prostu najpierw tak i tak. Rozumiecie? Akurat teraz mi się myszka zacięła. Więc tego nie wiem. Muszę doczytać trochę, bo tak szczerze to... Brakuje mi trochę drewna. Okej. Bo tak szczerze to... Tutaj akurat trochę skiełbasiłem to budowanie. I dlatego, że mam mało miejsc. Dajcie chwilę. Nie. Ja sobie wziąłem ciężki challenge, bo ja nie umiem budować tak, jak oni budują, w sensie tak. Tak, tam chyba była wieża na 3, nie? W tym filmie, czy więcej. Dobra, dajmy na to, że na 4, okej. Okay. Znaczy w tym obrazku, więc taka wieża. Ale ja nie lubię tak budować na przykład takiej konstrukcji, mnie to denerwuje, nie? Ja wolę zrobić takie coś, patrz. Tak na przykład. I to też jest opisane, tylko że moim zdaniem to jest lepsze od tego. Znaczy wiadomo, łatwiej to zepsuć od dołu, szczególnie od tej podstawy. Jak sobie nie stawisz tutaj takie jak tutaj. Ale wystarczy zrobić takie coś i potem się budować w ten sposób. To jest moim zdaniem fajniejsze. No, udało się. Okej, ludziska, także powiem wam tylko jedno. Jedna książka i druga książka. I mnie nie widzicie, ale powiem wam jedno. Mieszkam w Wałbrzychu. Tak, w tym mieście. I mam jeden empik prawdopodobnie tylko w galerii. I pójdę tam zobaczyć, jak będą te książki popublikowane.
będziecie mogli mnie tam spotkać. Trzymajcie się. Cześć!